Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mass Effect 2. Dzisiaj wracamy do zadań fabularnych, także zaczynamy. Została nam połowa paliwa. O proszę. Troszkę punktów jest. Posłucham komunikatów błękitnych słońc. Miej oczy otwarte. Uważaj na zasadzki. Oddział Bravo. W waszej okolicy wylądował prom. Zbadajcie to. Idziemy. Trzymajcie się blisko. Strzelić w plecy i zostawić gnijące trupy. To zdecydowanie w stylu Vido. Nie zatrzymujmy się. Wszystkie oddziały. Przeszukać dżunglę. Nie mogą dotrzeć do rafinerii. Thank you.
głowie! Nażrej się! Siad! To było to! Strzał! Wszystkie oddziały! Odwrót! Mówi komandor Santiago. Jeśli ktoś wycofa się przed śmiercią intruzów, zabiję go osobiście. A teraz wracać do walki. Wido, nic się nie zmienił. Mam wrażenie, że z tym Wido macie wspólną przeszłość. Wiedziałem, że to sadystyczny drań, jak tylko założyliśmy błękitne słońca. Od kiedy 20 lat temu odstawił ten swój przewrót, słońca robią się coraz gorsze. Więc owszem. Mamy wspólną przeszłość. Czemu nikt mi nie powiedział, że to ty założyłeś błękitne słońca? Bo mało kto o tym wie. Wido wymazał mnie ze wszystkich akt. On siedział w papierach, ja dowodziłem ludźmi. Przez jakiś czas szło naprawdę nieźle. Potem Wido postanowił werbować Batarian. Tania siła, powiedział. A ja na to pieprzeni terroryści. I od 20 lat żywisz do niego urazę. Urazę? Wido zwrócił moich ludzi przeciw mnie. Zapłacił 6 z nich, żeby mnie związali, a sam przyłożył mi lufę do głowy i nacisnął spust. Od 20 lat widzę tego drania, jak tylko zamknę oczy. Zawsze, kiedy namierzam cel. Zawsze, kiedy usłyszę strzał. Nie waż się tego nazywać urazą. Przeżyłeś strzał w głowę? Tak. A ty przetrwałeś zagładę swojego statku. Da się? Ten, kto ma dość uporu, zdoła przeżyć praktycznie wszystko. Gniew to świetny znieczulacz. Lepiej już ruszajmy. Są przy południowym wejściu. Wszystkie oddziały do bramy. Jazda! Wiedzą, że tu jesteśmy. Dalej, skurwielu! Pokaż, na co cię stać! Oddziały Charlie Delta, zebrać się przy bramie! Zaid Masani, wreszcie mnie wytropiłeś. Wido. Nie bądź głupi, Zaid. Pomaga mi cała banda plugawych skurwieli gotowych na mój rozkaz zabijać i ginąć. No, dalej. Daj mi powód, żebym mógł załatwić cię jak wściekłego kundla, a znowu. A to co? Nagła krótkowzroczność? Płoń, ty sukinsynu. Już nie żyjesz, Masani. Co ty wyprawiasz? Otwieram bramę. Następnym razem, kiedy postanowisz coś wysadzić w powietrze, chcę o tym wiedzieć wcześniej. Wido był pewny siebie. Miał masę ludzi. Teraz stracił przewagę. Jeśli będziemy cisnąć dalej, nie ma mowy, żeby ocalił skórę. Mamy ocalić tych robotników, a nie usmażyć ich na śmierć.
Przybyłem tu, żeby zabić Vido Santiago. Jeśli chcesz mojej pomocy, lepiej zadbaj, żeby skurwiel nie doczekał jutra. Trzymaj się misji, Said, albo będziemy mieć problem. Chyba już mamy problem. Muszę zabić Vido, Shepard. Za wszelką cenę. Wchodzę! Vido jest już pewnie w połowie drogi do promów. Chcesz bezczynnie patrzeć, jak ci ludzie umierają? Dokładnie tak. Jeśli przystaniemy, żeby im pomóc, Vido się wymknie. A jeśli się wymknie, to będzie twoja wina. No, nie ma opcji. Trzeba pomóc. No, w sumie. Przybyliśmy tu, żeby ich oswobodzić. Wchodzimy. Wiedziałem, że to błąd. No ale skoro tak, lepiej się pośpieszmy. No widzisz. Coś jeszcze? A co to takiego? Thank you.
To wygląda interesująco. No ładnie. Szukam osłony. Łącie. Już!
cholery! Tym razem Zaid, sukinsynu. Do zobaczenia za 20 lat! No niestety uciekł. Chyba. No, ale to by było po... Właśnie przekreśliłeś 20 lat mojego życia! Kurwa! Zaid, w porządku? A co cię to? Nic mi nie jest. Zabierz mnie z tej przeklętej dziury. Zemsta była dla ciebie ważniejsza od misji. Dlaczego mam ufać, że w najważniejszej chwili nie zawiedziesz? Zrobię to, za co mi zapłacono, Shepard. Tylko nie oczekuj ode mnie niczego więcej. Przestań już kombinować. Ruszajmy! Uratuję cię pod jednym warunkiem. Od tej pory będziesz wykonywać moje polecenia. Tak. A co mnie powstrzyma przed rozwaleniem ci łba, jak będziesz spać? Wiesz, że do tego raczej nie dojdzie. Twardy z ciebie gość, Zaid, ale pamiętaj, z kim masz do czynienia. Muszę przyznać, że masz jaja, Shepard. Może nawet dasz radę z tą misją. Z Wido to jeszcze nie koniec, ale okej. Mogę to na jakiś czas zostawić, żeby ci pomóc. Wracajmy na statek. Muszę się napić. Okej. Okay. Sprawdzę teraz terminal badawczy i laboratorium. Bo w sumie powinienem jakąś nową amunicję wytwarzać. Tak mi się zdaje. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Do obsługi laboratorium technicznego potrzeba naukowca. Aha, czyli na razie nic nie zrobię. Okej. Okay. Wracam. W sumie tutaj mam najemników do zwerbowania, no i do ocalenia swojego koleżkę, chyba, ale chyba w międzyczasie skoczę do tej cytadeli i zobaczę, co tam rada ciekawego powie.
Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Zapomniałem, w której to galaktyce było. O, no tak. Nie każdy ślepy widzi. Wielki powrót. Na pewno wszyscy tęsknili. Shepard, wpisz hasło, aby otrzymać darmowy prezent. Wszędzie spam. Kłopoty ze zbieraczami? Wypróbuj. Tak? Ostatnio byłem tu parę lat temu. Zaostrzyliście trochę środki bezpieczeństwa. Po ataku getów nastąpiła ponowna ocena protokołów zabezpieczeń.
Wprowadzono drobne zmiany mające zapobiec infiltracji ze strony getów. Przepraszamy za niedogodności. Get by się raczej wyróżniał. To groźne założenie. Czujny znaczy bezpieczny. Dziękuję za rozmowę. Następny. Poprawili zabezpieczenie od twojej ostatniej wizyty. Wyłączcie to! Co? Naprawdę sądzisz, że... Tak, jasne. Przepraszam za kłopot. Nasze skanery dają złe odczyty. Wskazują, że jest pan... martwy. Powiedzmy. Byłem trochę martwy. W papierach rządowych nie ma takiej opcji. Ha, musimy to jakoś naprawić. Może porozmawia pan z moim kapitanem. Przebywa tuż za skanerami, po prawej. Niech trochę pokrzyczy. Tak? Już widzę, w czym problem, komandorze. Według mojej konsoli jesteś trupem. Twój sierżant wspominał, że możesz mi z tym pomóc. W takich sytuacjach trzeba z reguły reaktywować kartę identyfikacyjną w Zarządzie Bezpieczeństwa Stacji. Następnie prosi się biuro celne i służby imigracyjne o przywrócenie dostępu do Cytadeli. A potem idzie do skarbówki. Wielu udaje trupy, aby uniknąć podatków. No tak. Widzę jednak, że jesteś bardzo zabiegany. Może po prostu wcisnę ten guzik i będziemy mieli wszystko. I to mi się podoba. Nie przepadasz za formalnościami, co? Są w porządku, dopóki pozwalają wykonywać obowiązki. Proszę. Oszczędziłem ci właśnie 9 dni formalności. Tak czy tak, wpadnij lepiej do prezydium i daj im znać, że wciąż żyj. A Rada chętnie pewnie porozmawia z osobą, która załatwiła im aktualne posadki. Tak zrobię. Przydałby mi się tylko dostęp do środków Rady i widm. Rada może załatwić wszystko. Najlepsze w pracy w SOC jest to, że dostajesz wszystkie potrzebne informacje. Wszystkie urządzenia i wszystkie środki. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy mogę wracać do pracy? Dobra. Lepiej już pójdę. Będziesz czegoś potrzebował? Powiedz. Jeziora w prezydium są pełne ryb. Nieprawda. Byłeś tam kiedyś? Bez podzemnie nie. Podobno jestem zagrożeniem. Każdego kroganina mają za zagrożenie. Cholerni Turianie. Powinniśmy wszystkich zabić. No, troszkę się pozmieniało. Shepard, witaj wśród żywych. Nie byłem pewien, czy otrzymałeś moją wiadomość. Kopę lat, kapitanie. Raczej radny. Dołączając do rady, musiałem odejść do cywila. Cieszę się, że tu jesteś. Miałem nadzieję, że reszta rady również weźmie udział w tym spotkaniu. Niestety, rzadko mnie słuchają. Czasami zastanawiam się, czy Udina nie byłby w tym lepszy? Nikt nie twierdził, że będzie łatwo, ale znam cię. Potrafisz załatwiać sprawy. Dzięki za zaufanie. Wątpię, żeby Udina się z tobą zgadzał. Uważa, że powinienem popracować nad zdolnościami interpersonalnymi. Nadal nie wiem, dlaczego chciałeś, żebym tu przybył. Twój powrót wywołał wiele dyskusji. Niektóre dochodzące do mnie sygnały są... niepokojące. Chciałem dać ci szansę wytłumaczenia się ze swoich czynów, przekonania Rady do twojego punktu widzenia. Ale nie zgodzili się na spotkanie. Pozwoliłeś, żeby poprzednia Rada zginęła podczas ataku getów. Nowi radni uważają, że zawsze będziesz przedkładać interesy ludzi nad kwestie ogólnogalaktyczne. I do tego te plotki, że pracujesz dla Cerberusa. Co ty tam robisz?
Cerberus wydaje się być jedyną grupą, która dba o naszych zaginionych kolonistów. Bardzo współczuję kolonistom, Shepard. Udali się jednak do układów Terminusa właśnie po to, żeby uciec przed przymierzem. Nie możemy ich chronić. Ale ty możesz, a w każdym razie próbujesz. Odnoszę wrażenie, że kryje się za tym coś więcej. Żniwiarze znowu działają, ale tym razem nie za pośrednictwem getów, lecz zbieraczy. To oni stoją za porwaniami kolonistów. Zbieracze? Nie braliśmy tego pod uwagę. Mamy na ich temat bardzo mało danych. Zawsze uważano ich za marginalne zagrożenie. Jeśli faktycznie służą żniwiarzom, to poważna sprawa. Nawet coś takiego może jednak nie wystarczyć, żeby Rada zaczęła działać. Reszta przez 2 lata była zajęta przekonywaniem samych siebie, że żniwiarze nie istnieją. Próbowałem ujawnić prawdę, ale oni nie chcą jej dostrzec. Łatwiej im uznać, że suweren był tylko okrętem bojowym getów. Czy oni są ślepi? Co ze stróżem, proteańską WI z Ilos? WI z Ilos się wyłączyła. Tylko ty z nią rozmawiałeś. Tak samo tylko ty i twoja załoga rozmawialiście bezpośrednio z suwerenem. Oficjalnie istnienie żniwiarzy uznano za mit szerzony przez Sarena celem przekonania getów do wykonywania jego poleceń. Obaj znamy prawdę, ale od 2 lat próbuję bez większego powodzenia przekonać do tego innych. Poddajesz się? To do ciebie niepodobne. Nie poddałem się, ale muszę realnie oceniać sytuację. Nie mogę za wiele zrobić, nawet jako radny. To ty musisz powstrzymać żniwiarzy, Shepard. Ja mogę ci zaoferować tylko tytuł. Jeśli zechcesz, mogę ci przywrócić stanowisko widma. Dawaj. Nie będę tu potem zbyt popularny, ale nie mogą się sprzeciwić. Oficjalnie nigdy nie cofnięto nominacji po twojej śmierci. Poza tym wciąż jesteś bohaterem ludzkości, a Rada dobrze wie, czym ryzykuje, odrzucając twoją opinię. Przyjmę wszystko, stary przyjacielu. Nadany przez ciebie tytuł jest tak samo ważny, jak za pierwszym razem. Tym razem to stanowisko jest mniej uroczyste i bardziej symboliczne niż przydatne, ale nadal daje ci pewne możliwości. Reszta zależy od ciebie. Zapewnię ci spokój ze strony Rady i Przymierza. To nie powinno być trudne, jeśli będziesz działać w układach Terminusa. Anderson, musimy pogadać o... Shepard, co ty tu robisz? Aha, jestem. Wpadłem zobaczyć, co u Andersona. Mam nadzieję, że nie zrobisz czegoś głupiego w stylu próby umówienia spotkania z Radą. To by miało poważne następstwa polityczne. Nie jesteś moim przełożonym, Udina. Idź do swojego gabinetu i chwilę się nad tym zastanów. Oczywiście, panie radny. Życzę wam miłego dnia. Przepraszam cię za to. Udina wciąż ma problem z faktem, że to ja zostałem radnym, a nie on. Czasami trzeba go trochę naprostować. Udina wykonuje swoje obowiązki. To prawda. Bywa przydatny. Jeśli trzeba coś załatwić w Cytadeli, to wie, do kogo się z tym zwrócić. Poza tym zawsze chętnie idzie na formalne imprezy dyplomatyczne, na które ja nie mam ochoty. Jak długo zajęła naprawa stacji i przywrócenie jej do porządku po bitwie? Ten proces wciąż trwa. Działają główne obszary handlowe i najgęściej zaludnione okręgi. Ale szacuje się, że zakończenie wszystkich napraw nastąpi po jakichś 5 latach. Opiekunowie ciągle nas zaskakują. Zupełnie jakby nasze naprawy ich wkurzały. Stawiamy nową, paskudną gródź, a oni przez parę dni idealnie wkomponowują ją w otoczenie. Nigdy nie sądziliśmy, że mogą unosić takie ciężary. Nie mam pojęcia, skąd biorą surowce. Faktem jest jednak, że bez nich nie dalibyśmy rady. Dziwi mnie, że nikt się nie zorientował, że suweren nie jest technologią getów. Nie zbadali wraku? Niewiele z niego zostało. Odłamki spadały na całą stację. Zapanował chaos. Nie wiadomo, ile różnych ras szukało wtedy w okręgach swoich zmarłych. Zabezpieczyliśmy tyle części, ile zdołaliśmy. Opiekunowie i nieautoryzowany odzysk sprawiły jednak, że nie udało nam się zebrać nawet połowy tego cholerstwa. Również dlatego nie chcą przyznać, czym był suweren. Z tego co wiem, walczymy już tylko z niedobitkami. Są coraz słabiej zorganizowane. Od dłuższego czasu nikt już nie nazywa tego wojną, raczej operacją porządkową.
Oczywiście nie można o nich zapominać, ale od wielu miesięcy nie było poważniejszych strat. Statek cywilny znajduje ich enklawę, a my wysyłamy tam oddział bojowy. Nie są już takim postrachem jak kiedyś. Co się stało z porucznikiem sztabowym Alenką po zniszczeniu Normandii? Komandor sztabowy Alenko wciąż służy w przymierzu. Aktualnie wykonuje tajną misję specjalną. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Pracujesz dla Cerberusa. Przykro mi. Jak ci się powodziło przez ostatnie 2 lata? Służba w Radzie nie jest tym, co planowałem na koniec mojej kariery. Czasami czuję się, jakbym walił głową w mur. Prawda o suwerenie jest brutalna. To koszmar. Nie winię innych za to, że nie chcą w tę prawdę wierzyć. Wiem jednak, jakie to ważne, więc wciąż próbuję. Walczę za dobrą sprawę. Olej Udinę i Radę. Dołącz do mojej załogi i pomóż mi powstrzymać zbieraczy. Jestem za stary na galaktyczne rozruby. Mogę narzekać, ale mam tu do wykonania ważną pracę. Walka na pierwszej linii to już twoja działka. Lepiej pójdę. Jasne, Shepard, rozumiem. Chciałbym być bardziej pomocny. Będę tu, gdybyś zechciał kiedyś porozmawiać. Zrób coś dla mnie. Uważaj na siebie. Nie możesz ufać Cerberusowi. Okej. Okay. Zaliczyło zadanie. Ale... No, w tym wypadku nie było żadnego podsumowania. Dobra. Zbieramy się na Normandię. Okej, okay. Dzięki. Trzeba kończyć już ten odcinek. Także zapraszam do następnego. Do zobaczyska. Hej.